Pierwsze MVP, ale dla mnie najważniejszy jest wynik. Nie liczy się nagroda indywidualna, tylko to, że wygrałyśmy, że poradziłyśmy sobie bez naszego kapitana, bez naszej pierwszej atakującej i że pokazałyśmy, że bez niej również potrafimy grać. I cieszę się z tego bardzo, że wyniosłyśmy 3 punkty i wygrałyśmy 3-0. Chemik Police to jest marka sama w sobie. Po drugiej stronie siatki są same reprezentantki, zawodniczki bardzo doświadczone, z predyspozycjami niesamowitymi i zdawałyśmy sobie z tego sprawę, że będzie ciężko w każdym praktycznie elemencie. Starałyśmy się postawić, wyszło nie tak jak wszyscy by tego chcieli na pewno, ale naprawdę dałyśmy z siebie wszystko. Myślę, że byłyśmy bardzo dobrze przygotowane taktycznie i faktycznie środkowe zrobiły bardzo dobrą robotę i po prostu nie dałyśmy przeciwniczkom przejść na drugą stronę. No mi się właśnie wydaje, że to Chemik nie pozwolił nam się poczuć i doprowadzić do zwycięstwa w tym secie. I wydaje mi się, że też trzeci set to była bardziej zbliżona gra do naszej postawy, która zazwyczaj występuje. No, drugi set zupełnie nie w naszym stylu, za dużo błędów i taka wygrana, jaka była do 12. Jednak ten trzeci set myślę, że można zaliczyć do pozytywów. Zaczęłyśmy też troszkę więcej błędów popełniać. Gdzieś tam dziewczyny musiały mi pomóc w przyjęciu i zrobiły to bardzo dobrze. I myślę, że dzięki temu było nam po prostu dużo łatwiej i starałyśmy się nie stracić po prostu koncentracji.